Smak Karmelu, podcast karmelitański. Witajcie. Kontynuujemy naszą serię o Nocy Ciemnej. Jest z nami ojciec Józef Tracz, którego już znacie. Magister postulantów z Poznania, psycholog, psychoterapeuta. Witam serdecznie. Witamy. A dzisiaj temat nieco węższy. Ostatnio mówiliśmy o kryzysie psychologicznym, o tym. Czy kryzys może mieć jakiś wymiar pozytywny? Dzisiaj taki temat węższy, mianowicie depresja a noc ciemna. No właśnie, czy jest to to samo, czy jest to jednak co innego? U różnych autorów można spotkać się z różnymi opiniami, z różnymi stanowiskami. Jedni całkowicie to utożsamią, powiedzą, że po prostu jest to jedno i to samo. Drudzy będą zawzięcie bronić rozróżnienia, że są to zupełnie różne zjawiska i podobieństwo wynika z jakiegoś płytkiego ujęcia. No spróbujemy dzisiaj. Ten węzeł gordyjski jakoś rozplątać, przeciąć, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale zanim się do tego zabierzemy, no właśnie, spróbujmy wyjaśnić sobie pojęcia. Najpierw to pojęcie depresji. Czym w ogóle jest depresja? Jak moglibyśmy ją określić? Jesteśmy w temacie takim bardzo mrocznym, bym powiedział. Trzeba powiedzieć na początku, że depresja jest chorobą. Jest bardzo ciężką chorobą. Jednokrotnie prowadzi do śmierci poprzez zrealizowane myśli samobójcze, i osoby, które doświadczają depresji czy doświadczyły, to tak rela relacjonują to jako takie niewyobrażalne cierpienie, w którym jakby w ogóle nie było światła. Więc to, kiedy tak czasami potocznie mówimy sobie o depresji, czy mam dzisiaj taki depresyjny nastrój, depresję, to zupełnie nie jesteśmy gdzie indziej. Jesteśmy w takim zjawisku klinicznym, które jest bardzo ciężkim zaburzeniem. Jeśli chodzi o objawy, jak rozpoznać depresję, po czym poznajemy, że ktoś jest. Cierpi na depresję, to odwołałbym się do takiej międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych. W Europie korzystamy z takiej klasyfikacji ICD10, czy już wchodzi powoli ICD11 i ona wyróżnia takie trzy podstawowe objawy depresji. Czy tam wspomniane jest osiowe takie które muszą tu trzeba znaczyć trwać dłużej niż dwa tygodnie, że to nie jest taki przejściowy stan paru dni, ale przynajmniej dwa tygodnie, który trwa i po pierwsze jest to znacznie obniżony nastrój no w takim stopniu że to nie jest jakiś lekki smutek, taki, że mam gorszy dzień czy gorsze dni, ale w znaczącym stopniu ten nastrój jest obniżony. Osoba doświadcza jakiegoś takiego stałego przygnębienia, smutku, jeśli by nie mówić, takiej wręcz w ciężkich stanach rozpaczy. Po drugie, to jest. Utrata zainteresowań i jakiegoś takiego w związku z tym też zadowolenia z życia, z aktywności, czyli to wszystko, co do tej pory mnie pasjonowało, czym się interesowałem, to jakby teraz przestało mnie zupełnie cieszyć. Już mnie nic nie pociąga. Nie mam na nic ochoty. Nic mi nie sprawia przyjemności. I po trzecie. Zmniejszona energia, czyli po prostu, że nie mam siły. Nie mam siły do tego stopnia, że nie mam siły wstać z łóżka albo z jakimś ogromnym wysiłkiem, bólem, no jednak zwlekam się jeszcze, no bo, bo mam rodzinę, bo mam pracę i w jakiś sposób próbuję funkcjonować, ale w takich bardzo ciężkich stanach depresyjnych, to gdyby tak zostawić taką osobę. No to mogłaby nawet powiedzmy umrzeć z głodu, bo nie byłaby w stanie, nie wiem, wstać, żeby pójść się napić, coś zjeść. Do tego stopnia doświadcza takiej niemocy. I to są takie trzy podstawowe kryteria, które muszą się pojawić, i są to potem jeszcze jakieś dodatkowe, myślę, że tylko można o nich wspomnieć. To jest. Spadek takiego zaufania do siebie czy szacunku. Te osoby tak relacjonują, że jestem nic nie warty, nie wiem, jestem grzeszny, nie jestem do niczego. Dalej, właśnie takie nieracjonalne, nieadekwatne poczucie winy. Kiedy osoby są religijne, to mają takie poczucie, wręcz są odrzucone przez Boga, że są tak grzeszne, że Bóg nie może im wybaczyć, że to jest niemożliwe, że już. Za te grzechy to właściwie tylko piekło, i nie ma tutaj nadziei na, 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 na przebaczenie. To są, tak jak wspomniałem, nawracające myśli, takie w pierwszym stadium możemy powiedzieć rezygnacyjne, czyli nie chcę mi się żyć, e, najlepiej to bym umarł, albo już konkretne myśli e, samobójcze, e, czyli kiedy osoba wyobraża sobie, już obmyśla, w jaki sposób mogłaby, e, mogłaby zginąć. Potem planuje i, i tak dalej. Trzy e, trudności w myśleniu, to znaczy osoby mówią, że nie mogą się skupić, nie mogą jakby pracować, uczyć się czytać, bo, bo, nie, bo nie są w stanie, bo, bo tutaj ten, ten umysł jakoś nie, nie działa prawidłowo, pamięć e, i, i są takie rozproszone. E, dalej e, często zaburzenia snu także zaburzenia łaknienia i w związku z tym jakiś spadek wagi. No i w ogóle takie zmiany w zakresie aktywności psychoruchowej, czyli takie wyraźne jakieś spowolnienie najczęściej, nie podejmowanie aktywności. I, więc to są takie jeszcze kolejne te, te, te kryteria, siedem kolejnych, które możemy dołączyć do tych osiowych, które doprecyzowują cały obraz depresji. Więc widzimy, że depresja może mieć też różne nasilenie, już o tym powiedziałem, od takiej depresji łagodnej, kiedy osoba jest w stanie jeszcze funkcjonować, ale z trudem. I ten stan myślę najłatwiej wtedy zlekceważyć, bo to jest trochę tak jak możemy porównać do zatrucia się tlenkiem węgla, że właściwie ten spadek nastroju, aktywności, zainteresowań tak stopniowo się obniża, że, że osoba momentami nie, nie, nie rejestruje tego tak, tak od razu nie? i jakoś przywyka do, do, do tego zmniejszania się. Więc tą taką lekką, w cudzysłowie, depresję to, to, to najłatwiej jakoś jeszcze zbagatelizować, no ale potem umiarkowana i już ciężka depresja, w której właściwie osoba nie jest w stanie funkcjonować, i tu najczęściej wymaga po prostu hospitalizacji, już podania konkretnych leków, też zadbania we wszystkich takich podstawowych. Dziedzinach życia, odżywianie i tak dalej. Dobrze, mamy tutaj pewien przegląd objawów, które pozwalają nam zdiagnozować depresję. Natomiast co możemy powiedzieć o jej przyczynach? Czy w ogóle jesteśmy w stanie je wskazać w jakiś wyczerpujący sposób? Co do przyczyn depresji, to właściwie nie jesteśmy jeszcze dzisiaj w stanie tak jednoznacznie powiedzieć, co jest przyczyną depresji. Jest taki model biologiczny, który mówi o tym, że depresja jest uwarunkowana genetycznie, w jakiś sposób przekazywana z pokolenia na pokolenie, wiąże się z jakimiś potem zmianami w mózgu. A już jeśli mówimy konkretnie o mechanizmie depresji, to, to niewłaściwe funkcjonowanie neuroprzekaźników w mózgu, które przekazują tą informację nerwową. Więc to jest model biologiczny. Drugi, myślę, taki znaczący, to jest model psychologiczny, który mówi, że no depresja jest spowodowana różnymi czynnikami doświadczeniami zewnętrznymi traumatycznymi czy też różnymi konfliktami wewnętrznymi nierozwiązanymi. Które w jakiś sposób się, się kumulują i, i, i doprowadzają do, 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 powstania, do powstania depresji. I w związku z tymi dwoma modelami, to właśnie tak klasycznie robiło się taki podział na depresję endogenną, czyli tą uwarunkowaną wewnętrznie mechanizmami biologicznymi, i depresję egzogenną, czyli reaktywną, która jest jakąś odpowiedzią organizmu. Na, na, na te czynniki psychospołeczne. No Podejrzewam, że o samej depresji długo jeszcze można by mówić, ale no nie chcemy poświęcić jej całego odcinka, dlatego przejdźmy do drugiej części naszego tematu, mianowicie do nocy ciemnej. No, o której też można mówić by długo, ale musimy zatrzymać się na jakiejś krótkiej definicji, próbie określenia opisu tego zjawiska. Więc czym byłaby noc ciemna? I powiem tu, tak paradoksalnie, że tu mam większy problem, ponieważ w swoim życiu i pracy zawodowej psychoterapeuty spotkałem i pracowałem z osobami z depresją, także z taką ciężką, czy na, na oddziale psychiatrycznym. Natomiast trudno mi wskazać tak konkretnie osoby, które. Spotka które spotkałem w życiu czy w towarzyszeniu duchowym, u których mógłbym z całą pewnością taką powiedzieć, że doświadczały nocy w takim już możemy powiedzieć najgłębszym znaczeniu u świętego Jana, nocy ducha, tak jak to opisuje Jan od krzyża. No właśnie, ale dziełach. też jak mielibyśmy to stwierdzić, jeśli chodzi o depresję, no tutaj bardzo klarownie podałeś te kryteria ICD-10, które pozwalają stwierdzić, jeśli ktoś spełnia to, to, to kryterium, możemy mówić o depresji. No, zawsze jest to uproszczone, ale przynajmniej jest jakaś jasna forma sprawdzenia, weryfikacji, którą można porównać między jedną i drugą osobą. Jak stwierdzić, czy dana osoba, mówiąc bardzo kolokwialnie, ma noc ciemną, przechodzi noc ciemną? To może zanim przejdziemy do tego, to, to jeszcze, żeby jednak wskazać na jakieś takie elementy, które charakteryzują noc ciemną, a które podaje Święty Jan od Krzyża, czy to w nocy ciemnej, czy w, w drodze na górę Karmel, bo on podaje takie trzy kryteria, które pozwalają nam odróżnić autentyczną noc od jakichś innych przyczyn ciemności, czy nie wiem, od spowodowanych grzechem, niedoskonałościami, jakąś oziębłością, czy też właśnie melancholią, depresją, chorobami fizycznymi. I według Jana od krzyża pierwszym znakiem jest właśnie to doświadczenie oschłości, zarówno w modlitwie, jak i w życiu. Czyli brak czerpania przyjemności z rzeczy stworzonych. I tutaj widzimy, że to kryterium jest bardzo podobne do tego kryterium w ICD. Brak czerpania przyjemności, zainteresowania ze wszystkiego. Drugie kryterium, które podaje Jan od Krzyża, to jest obawa, że nie służy się należycie Bogu. W nocy ciemnej podaje takie kryterium, czyli takie subiektywne. Poczucie niewierności i wręcz nie tyle stagnacji, ale jakiegoś już cofania się w życiu duchowym. Więc osoba też może doświadczać tutaj w związku z tym silnego poczucia winy, że, że mówiąc kolokwialnie, nawala. I widzimy, że w, w tym kryterium depresji też mieliśmy i, i, i takie znaczne poczucie winy i też właśnie poczucie swojej grzeszności, więc wciąż jesteśmy. W, w tych zbieżnościach depresji i, i nocy, nocy ciemnej, i trzecie kryterium, które podaje Jan, od że to jest niemożność rozmyślania, do takiego dyskursywnej modlitwy, kontynuowania dotychczasowego sposobu modlitwy. I te kryteria podaje w nocy ciemnej. No tak, tutaj pozwolę sobie jeszcze troszkę to zaznaczyć i rozwinąć, bo niemożność rozmyślania znowu koresponduje tak. nam z innym kryterium, czyli trudności w myśleniu. Tak, w skupieniu się, tak. No i jeśli porównamy sobie te kryteria, czy przejdziemy inaczej, przejdziemy przez te kryteria ICD-10 i spróbujemy jakoś odnieść je do doświadczenia, do opisów Jana Krzyża, to pomijając te kryteria czysto fizjologiczne, zmniejszone energia, czy trudności z zasypianiem, zmniejszenie łaknienia, no w zasadzie wszystkie można odnaleźć w bardzo wyrazistych opisach w nocy ciemnej, znacznie obniżony nastrój, utrata zainteresowania aktywności, no właśnie jako te osłości w życiu i w modlitwie. Spadek szacunku do siebie, niska samoocena, poczucie winy. To jest jak najbardziej bardzo wyraziście opisywane w drugiej księdze Nocy Ciemnej. To poczucie odrzucenia przez Boga, że Bóg jest rozgniewany, że tak. osoba jest już potępiona na wieki. Myśli samobójcze, no to się raczej przynajmniej w opisie nie pojawia, ale myśli rezygnacyjne. Że to życie dobrze byłoby już zakończyć no, jak najbardziej. Trudności w myśleniu, apatia, spowolnienie. No myślę, że to wszystko jak najbardziej da się odnaleźć. Można powiedzieć, że osoba w nocy ciemnej perfekcyjnie spełnia wszystkie kryteria diagnostyczne. Więc czy można powiedzieć, że po prostu ma depresję? Tutaj myślę, pomoc może przyjść z drogi na górę karmel, bo w drodze na. Które Karmel Janot Krzyża dodaje jeszcze jeden znak autentycznej nocy ciemnej i mówi o takim prostym pragnieniu, by, by kochać Boga. I mówię o tym dlatego, żeby zaznaczyć, że jednak depresja może dotknąć całej populacji wierzących, niewierzących. Natomiast noc ciemna, jak wierzymy, dotyka tylko osoby wierzące. I jest kolejnym etapem już rozwoju życia duchowego, czyli nie dotyka początkujących, tylko już zaawansowanych na drodze zjednoczenia z Bogiem, idących coraz bardziej w głąb. I w związku z tym możemy powiedzieć od takiej teoretycznej strony, że przyczyna depresji ma jednak źródło w naturze. Natomiast jeśli chodzi o noc ciemną, to z teologicznego punktu widzenia, jest to jakieś wyraźne działanie w duszy Pana Boga. I, I to oczywiście jest takie rozróżnienie czysto teoretyczne, i kiedy mamy osobę przed sobą cierpiącą, to w pewnym sensie to jest nie do sprawdzenia, zbadania jaka jest przyczyna, ale jeśli widzimy że jest osobą głęboko wierzącą, wierną Panu Bogu, postępującą w życiu duchowym. Jeśli, możemy powiedzieć, odrzucimy te wszystkie takie kryteria negatywne, które negatywne w tym sensie takie, które mogłyby wykluczyć noc ciemną, czyli jeśli osoba żyje w grzechu, po prostu jest niewierna Panu Bogu, to jest raczej stan jakiejś takiej oziębłości, letniości i tak dalej. Więc jeśli widzimy, że taka osoba naprawdę jest wierna Panu Bogu, no to powiedziałbym, że pojawia się znak zapytania wtedy, nie? czy to jest depresja, czy, czy noc ciemna. No Trzeba przyznać, że Jan od Krzyża sam też wprost podejmuje ten temat, sam stawia pytanie, jak odróżnić autentyczną noc ciemną od tego, co w języku swoich czasów określał jako melancholię, co pewnie nie jest precyzyjnym określeniem diagnostycznym, psychologicznym, ale no jest jakoś próbą in, intuicyjnego ujęcia tej rzeczywistości, o której też dzisiaj mówimy, jakiejś osobowości skłonnej do właśnie zachowań depresyjnych, do depresyjnego reagowania na doświadczenia. Tak. I gdybyśmy spróbowali bardziej może współczesnym, prostym, zrozumiałym językiem wyrazić tą różnicę, którą ja na wskazuję, wskazuje, że to jednak nie jest to samo. No bo widzimy tak, bo widzimy, no tak zasadniczo, widzimy pewne podobieństwo objawów, tak jak, tak jak mówisz, i to to rozróżnienie wcale nie jest takie proste, ale z, ja bym z własnego doświadczenia powiedział, że postępowanie jest takie, że najpierw musiałbym wykluczyć przyczyny naturalne zaistniałego stanu. Tak się odbywa, czy powinno się odbywać w rozeznaniu chociażby, czy ktoś jest opętany, czy może chory psychicznie. Zanim pojawi się konsultacja u egzorcysty, to wskazania są takie, że, że powinien mieć spotkanie. Z psychiatrą czy z psychologiem, który, który mógłby stwierdzić, czy osoba jest chora psychicznie, czy, czy zdrowa psychicznie. I myślę, że tutaj, kiedy mamy osobę i wątpliwość, czy to jest noc, ciemna czy depresja, to najpierw pewnie jako. Kierownik duchowy, skierowałbym taką osobę jednak na, na badanie diagnostyczne do, do, do psychologa, żeby zbadał też może jej historię życia, czy są jakieś przesłanki ku temu, że, żeby ta depresja mogła się wykształcić. Więc, żeby specjalista, lekarz, psychiatra czy psycholog stwierdził, czy ta osoba choruje. Czy nie? I dopiero wtedy chyba zabrałbym się za takie towarzyszenie tej osobie w kierunku przeżywania, dobrego przeżywania, przeżycia, przejścia przez tą noc ducha. Hmm. No chociaż tutaj odwołabym się do spostrzeżenia, które ksiądz Grzywocz podrzuca w patologiach duchowości. On opisuje, Pewną konferencję, na której byli również psychiatrzy i na której miał właśnie wykład w tym temacie. I kiedy opisał doświadczenie Jana Odkrzyża, jego osobowość, która charakteryzowała się niezwykłą wrażliwością emocjonalną i duchową, z drugiej strony, no właśnie to, czego doświadczył jako po prostu człowiek, co było elementem jego historii życia, doświadczenie dzieciństwa, później doświadczenie odrzucenia przez, przez współbraci, doświadczenie uwięzienia w Toledo. No, ksiądz Grzewocz opisuje, że audytorium jednoznacznie stwierdziło, że no osoba o takiej wrażliwości musiałaby zareagować z depresją na, na takie doświadczenie. Można powiedzieć, że również na tym poziomie Janot Krzyża spełniałby wszystkie warunki, kryteria, żeby po prostu przeżyć zwykłą kliniczną depresję. A jednak on interpretuje to jako coś więcej, coś, prze, co przekracza zwykłe doświadczenie chorobowe. To jest taka psychologia historyczna, która analizuje. To do doświadczenie osób żyjących kiedyś i, i wyciągająca wnioski, i myślę, że to jest, to jest trudne, ja nie zgodziłbym się jednak z tym, z takim spojrzeniem na, na Jana od Krzyża, ponieważ wydaje mi się, że mimo że jest pewne podobieństwo objawów. To wydaje mi się, że Jan od krzyża przeżywał je subtelnie inaczej niż osoba z depresją. Jest taka analiza amerykańskiego lekarza Gerarda Maya i on wskazuje takich sześć różnic. Które mogą nam pomóc odróżnić noc ciemną od depresji. I, i, I May stwierdza, że to doświadczenie nocy ciemnej zwykle nie jest związane z utratą skuteczności w życiu: czy to właśnie w pracy, czy w życiu rodzinnym. To znaczy, jednak, osoby, które doświadczają nocy ciemnej. Tak na co dzień funkcjonują bardzo skutecznie, że to nie upośledza ich zdolności do, 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 do pracy. I chociaż powiedziałem, że osoba w też takiej lekkiej depresji też jest w stanie zamaskować ten, ten smutek, ale prawdopodobnie u osoby chorej na depresję to będzie się pogłębiać, nieleczona depresja pogłębia się Natomiast u osoby, która doświadcza nocy ciemnej, to, to ta utrata skuteczności no nie, nie, nie powinna się pojawić. Drugą różnicą, którą podaje May, to jest zachowanie poczucia humoru w doświadczeniu nocy ciemnej, które no nie występuje jednak w depresji. A jeśli już, to osoby w depresji przejawiają taki, powiedziałbym, czarny humor, dość cyniczny. Osoby, według meja, w, w nocy ciemnej, jakoś potrafią taki zachować dystans wobec siebie, wobec rzeczywistości. Zdolność do spojrzenia z jakiejś szerszej perspektywy na to doświadczenie, przez które osoba przechodzi? Też, tak. I trzecim kryterium. Czy trzecią różnicą jest współczucie. Osoby w nocy ciemnej nie są upośledzone, tutaj tak bym powiedział. To znaczy, osoby w depresji są mocno skoncentrowane na sobie, ale w, w tym sensie, że to cierpienie ich jest tak wielkie, że nie są w stanie. Współczuć nie, 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 nie mają empatii, bo po prostu to jest tylko, tylko noc. Natomiast jednak osoby w nocy ciemnej są wciąż bardzo współczujące wobec drugiego człowieka. Tutaj też pozwolę tak sobie dorzucić, bo myślę, że też będzie to metafora, która może dużo rozjaśniać w tym ciemnym temacie. No, osoby, które przeżywają depresję, opisują to często jako doświadczenie właśnie, zapadnięcie się w jakąś otchłań w jakąś ciemną studnię. Pojawia się ta metafora czegoś takiego. Długiego, wąskiego jakiegoś zapadnięcia się, no i właśnie wiązałoby się to niezdolnością do wyjścia. Poza to ja, poza to wnętrze osoby, w którym dana osoba jest niejako uwięziona i zdolność do właśnie przekroczenia tego, tej ciemnej otchłani, no wiązałaby się z, ze zdolnością do empatii z wyjściem do drugiej osoby. I tutaj ta, no właśnie jest zachowana ta miłość bliźniego. To widzimy na przykład u interesu od Dzieciątka Jezus. Która pod koniec życia doświadczała nocy, a jednak nie utknęła w jakimś egocentryzmie, ale wciąż w takim też nastawieniu na, na drugiego człowieka. Czy to tego blisko, sióstr, czy też tych, za których się modliła, za których ofiarowała swoje cierpienie, jakoś wciąż w tej takiej intencji pamięcią o nich. Po czwarte, May mówi, że osoba w nocy ciemnej nie wydaje się błagać o pomoc. To, to znaczy, osoby w depresji, chociaż nie wprost często, i łatwo to przeoczyć, raczej szczególnie w tej łagodnej depresji, nie, nie pokazują po sobie, nie, nie tak wprost nie, nie wołają o pomoc. Ale gdzieś to jednak wychodzi to, że bardzo potrzebują, jakoś tak nie wprost dają, dają znać, że jest im ciężko, łatwo to przeoczyć. Dlatego też to jest czasami potężne poczucie winy osób, które żyły razem z osobami w depresji, które popełniły samobójstwo. I takim pytaniem: jak mogłem tego nie zauważyć? I potem, Robi się takie reminiscencje, i a w tym momencie nie wiem, on tak zażartował, a w tym momencie nie wiem, jakby się ze mną pożegnała, a w tym momencie coś takiego powiedziała, że jakby właśnie wołała o pomoc, prosiła i tak dalej. Nie? Więc osoby w depresji w taki niewyraźny sposób jednak proszą o pomoc, może tak bez, bez słów wołają. Po piąte. Człowiek doświadczający ciemnej nocy, i to jest może kontrowersyjne kryterium, nie chce, aby sprawy miały się inaczej, tak stwierdza May, chociaż właśnie może pojawiać się takie wielkie jakieś niezadowolenie, niezadowolenie to mało powiedziane, ale jakieś tak zamieszanie i jakieś takie na najgłębszym poziomie Poczucie cierpienia i, i bólu, to jednak w, ta interpretacja, no właśnie, że to jest doświadczenie mistyczne i że to, to, to na nadprzyrodzone działanie Boga no sprawia, że one mężnie to znoszą i poddają się temu działaniu Bożemu. Natomiast gdyby zapytać osobę z depresją czy gdybym mógł ci teraz to odebrać, to, 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 to byś chciała, chciał, no to pewnie bez zająknięcia by to od razu z siebie zwróciły, nie? jako coś takiego nie do zniesienia. I po szóste, to jest takie kryterium, czy punkt, który mówi o tym, że osoby, które żyją z osobami z depresją, Często doświadczają jakiejś złości, takiej frustracji w kontakcie z tymi osobami. Za tym idzie taka myśl, że przyczyną depresji może być jakaś niewyrażona złość, która nie, no właśnie nie ujawnia się na zewnątrz, ale jest skierowana do środka w formie takiej autoagresji. I, I tak się pojawiają objawy depresyjne, i osoby, które spotykają taką osobę, jednak w jakiś sposób taki, że doświadczają tej złości, którą ta osoba kieruje do siebie, czy to właśnie jakiejś frustracji i, i, i irytacji. I no właśnie takie podaje kryteria MEI, żeby, żeby rozróżnić, ale oczywiście pewnie każde z tych kryteriów można by w jakiś sposób nie podważyć i nie jest to e, powiedziałbym taka ostateczna odpowiedź na to jak rozróżnić depresję i, i noc ciemną. Ja wróciłbym jeszcze do czwartego kryterium, że osoba która przechodzi noc ciemną w takim znaczeniu duchowym czy mistycznym nie błaga o pomoc. E, no i trochę odniósłbym to czy skonfrontował do tego co Jan od Krzyża pisze, że Osoba przeżywająca ten stan, ten okres, nie poradzi sobie sama, nie poradzi sobie bez kierownictwa, i tutaj Janoc Krzyża jest no, bardzo zdecydowany. W zasadzie zupełnie odrzuca możliwość poradzenia sobie z tym doświadczeniem samemu. Yy, więc wskazuje, że osoba, która przeżywa właśnie tego typu stany, no, z, z całych swoich sił powinna tego kierownictwa i tej pomocy szukać, bo bez, bez niej po prostu sobie nie poradzi. Bo jak jestem w ciemności i nie, nie, nie widzę, to, to rzeczywiście jak mam, jak mam iść, dokąd mam iść? Jest to takie rozsądne, ale w tym sensie, myślę tutaj May mówił o tym błaganiu o, o pomoc, to w tym znaczeniu, że Osoba w depresji jakby chce się jakby jak najszybciej tego pozbyć, nie? Jakby uśmierzyć ten ból. O, o, o to chodzi, nie? tego potrzebuje w tym momencie. W tym sensie błaga, błaga o pomoc, jak osoba doświadczająca takiego niedozniesienia bólu fizycznego nie no, błaga o uśmierzenie. I myślę, że w tym sensie osoby z depresją mogą, mogą chcieć takiej pomocy, oczekują, a to, o czym ty mówisz, to to Jan, rozumiem, tak wskazuje na to, że, że tu jest taka potrzebna pomoc kierownika duchowego, który pomoże przejść mądrze przez, przez to doświadczenie. Zresztą, może troszeczkę to kontrując czy rozwijając, no Sam Jan też pisze, że częścią doświadczenia nocy jest no, właśnie doświadczenie jakiejś bezsilności w tym kierownictwie. To znaczy, że osoba poddaje się kierownictwu, szuka kierownika, a jednocześnie doświadcza, że. No nie jest w stanie się tym doświadczeniem podzielić, albo że właśnie w kierownictwie nie doznaje żadnej ulgi, również tam nie znajduje żadnego światła. No tutaj teraz od dziesiątka Jezus też z jednej strony miała swoich kierowników, poddawała się kierownictwu, czy chciała poddać się kierownictwu, a jednocześnie w tych momentach, które były dla niej najtrudniejsze, no ona sama pisze, że wyłącznie Jezus był jej kierownikiem, że nie miała człowieka, który by ją zrozumiał i był w stanie. Adekwatnie poprowadzić. I tu dochodzimy się do takiej najgłębszej tajemnicy naszego serca, że w tych naj, najgłębszych, najcięższych, czy też nawet naj, najbardziej wzniosłych doświadczeniach naszego życia, no za, zawsze będziemy samotni ponieważ no, nie jesteśmy w stanie ani tego adekwatnie wyrazić, tak żeby osoba zrozumiała, ani osoba z zewnątrz nie jest w stanie do końca nas zrozumieć. Nie? Więc tutaj taka jakaś tajemnica też na naszej samotności i tego, że, że, że nikt z ludzi nie jest w stanie nas zrozumieć, że rzeczywiście tylko, tylko sam, sam Pan Bóg. I tutaj patrząc na te różnice w objawach, Nocy ciemnej i, i depresji. Trzeba powiedzieć, że te stanowiska postrzegające noc ciemną i depresję są różne, bo, bo część specjalistów właściwie utożsamia nie? noc ciemną. Z, z depresją, i, i właściwie mówi tylko o tym, że to no kwestia jakiegoś zinterpretowania tego. Że no bo na płaszczyźnie na... kryteriów diagnostycznych, tak. kryteriów klinicznych faktycznie różnicy można nie dostrzec. Tak, tak. Inni mówią, że i to właściwie też i Janot że pisał, że nocy ciemnej może towarzyszyć melancholia, nie? że te, te zjawiska w jakiś sposób mogą się na siebie nakładać. Ehm. Ale są też takie stanowiska, które jednak wyraźnie to rozróżniają i od tego zacząłem, że to jest zupełnie inne źródło. Tutaj biologia, natura czy nasza psychika, a tutaj jednak nadprzyrodzone działanie Pana Boga. I wydaje mi się, że to jest warto tym rozmawiać, natomiast to jest temat nie do rozstrzygnięcia ostatecznie. Pewnie tak i dzisiaj na pewno tego nie zrobimy, chociaż myślę, że mimo tego warto ten temat podjąć, zgłębiać. Ja tu mam, kiedy mówimy o nocy ciemnej i depresji, to mam jednak taką obawę, że często osoby głęboko religijne, wierzące Łatwiej i chętniej jakby przyjmują taką interpretację w kluczu duchowym wszystkiego, co ich spotyka, także różnych trudności na poziomie psychicznym. Myślę jako kierownicy duchowi, ja jako kierownik też duchowy doświadczam tego, że łatwiej osobie przyjąć i założyć, że to jest dręczenie jego ducha, czy jest opętana, niż jakiś doświadcza. Jakichś objawów psychotycznych, czyli nie schizofrenii? Czy, czy tutaj właśnie, że pewnie chętniej i łatwiej przyjąć takie założenie, że to, czego doświadczam, to jest noc ciemna? To chyba nawet idzie trochę dalej niż w, w przypadku opętania, bo w przypadku opętania można przyjąć, że dla kogoś Interpretacja religijna jest łatwiejsza do przyjęcia. Natomiast w przypadku nocy ciemnej dla osoby, która jeszcze jakoś interesuje się mistyką, bo no jest to wręcz nabilitujące, że jestem już u progu mistyki przeżywam te stany co Jan od krzyżaczy teraz od dziesiątka Jezus. Tak, tak, tak. A jednak myślę, właśnie nieleczona nie, nie depresja, zazwyczaj się pogłębia, i tu możemy powiedzieć, że ta zasada poznawania po owocach. Jest też ważna, że kiedy, kiedy mielibyśmy dokonać rozróżnienia między nocą ciemną a, a depresją u osoby, patrząc na konkretny moment jej życia, tak statycznie, jakby to, to właśnie to może o, o, objawy są takie same i nie da się tego, tego sprawdzić. Ale w perspektywie właśnie może tygodni albo miesięcy, widząc tą osobę, towarzysząc jej, no widzimy jak, jak to się zmienia: nie? czy objawy się pogłębiają i, i może właśnie jest to raczej depresja, czy właśnie skutki są raczej jakieś pozytywne, nie? że widzimy u tej osoby wzrost w wierze, w nadziei, przede wszystkim w miłości do, 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 do Boga, do, do innych ludzi, też do, do siebie. Myślę, że to, to nie tylko to takie patrzenie na objawy, na przejawy, ale może właśnie na skutki, e może nam tutaj pomóc rozstrzygnąć, czy to jest depresja, czy, czy noc ciemna. Mhm. Ale myślę, że to, co powiedziałeś, jest no, niezwykle ważne, i warto to bardzo wyraźnie zaznaczyć, że dzisiaj depresja jest też no, w zasadzie chorobą cywilizacyjną, pewną plagą. Mówi się, że coraz większa część zgonów jest właśnie depresją spowodowana, że nieliczona depresja jest czy może być chorobą śmiertelną i dlatego skoro tak trudno rozróżnić objawy depresji, objawy nocy ciemnej, to każde objawy, które mogą wskazywać na jedno lub drugie, no wymagają również konsultacji psychologicznej. Tak, żeby tego nie zaniedbywać. I właśnie myślę takim mądrzejsze byłoby nawet na, na wstępie założyć, nie, że to jest jednak depresja, niż z góry założyć, że to noc ciemna. Najpierw szukać wśród przyczyn naturalnych. Tak, tak. No właśnie, jeśli chodzi o, o przyczyny i o przejawy. Pomiędzy tymi skrajnościami, czyli takim skrajnym naturalizmem, sprowadzenia doświadczenia nocy ciemnej do czynników psychologicznych, i drugą skrajnością, czyli. Zupełnym rozdzieleniem tego jako dwa całkowicie różne fenomeny, no jest też stanowisko, które wielu autorów reprezentuje, mianowicie, że jest pewne doświadczenie związane faktycznie z rozwojem duchowym, doświadczenie, które, no właśnie, czymś jest, na razie pozostawmy to bez do określenia, i na które osoba reaguje depresją. Czyli można by tu mówić o pewnej chorobie, pewnym doświadczeniu klinicznym ale różnica byłaby na poziomie przyczyn, że przyczyną nie są bezpośrednio czy wyłącznie jakieś doświadczenia życiowe, uwarunkowania naturalne, ale pewne oczyszczenie, pewne skonfrontowanie się z jakąś ciemnością, która należy do drogi sensu stricte rozwoju duchowego. Mhm. Czy można w ten sposób to połączyć albo inaczej? Czy byłbyś skłonny do takiej interpretacji, bo wiadomo, że autorzy tutaj będą się między sobą różnić? Ja chyba jeszcze... Opowiedziałbym tak, że chyba jestem za młody, mam takie poczucie, żeby wyciągać jakieś jednoznaczne wnioski, czy stawiać jakieś tezy. Chyba w tym momencie jestem na takim momencie, w takim momencie poszukiwania, przyglądania się tym różnym opcjom. Powiedziałbym, nie wykluczałbym tego. Jakby zawsze mnie trochę tak martwi takie kategoryczne podchodzenie do, do wszystkich tematów i boję się wręcz ludzi, którzy mają już gotową odpowiedź na wszystko. I w, w tym kontekście bardzo spodobała mi się kiedyś wypowiedź psychoterapeuty Bogdana Barbaro i on też w tym kontekście mówił, że, że woli być w takiej postawie pewnego pytania, zadawania pytań, niż udzielania jasnych, ostatecznych odpowiedzi. Także my, myślę, że już wracając do Twojego pytania, że jest to jednak doświadczenie duchowe, na które człowiek reaguje tak, objawami depresyjnymi, że to, to też jest hipoteza do, do, do przyjęcia, ale znów, no właśnie, to pytanie, do czego mnie to prowadzi zawsze? Czy to mnie prowadzi do, do, do wzrostu wierze, nadziei, miłości? Jeśli tak. I pośród tych różnych modeli i interpretacji nawiązałbym też do interpretacji, którą proponuje ojciec Sztynisen czy przynajmniej tak jak interpretuje to, co pisze ojciec Sztynisen mianowicie, że mamy do czynienia. Z pewnymi trudnymi doświadczeniami, które stanowią po prostu część naszego życia, również z doświadczeniami depresyjnymi, z doświadczeniem konfrontowania się z różnymi tendencjami do psychopatologii, które gdzieś w sobie nosimy, i to, czy dane doświadczenie będzie częścią Nocy Ciemnej, czyli mnie będzie, zależy również od nas, czy ja to doświadczenie przyjmuję i przeżywam jako coś, co prowadzi mnie do Boga, jako coś, co jest częścią mojej drogi oczyszczenia, czy traktuję to wyłącznie jako. Jakieś bezsensowne cierpienie, które mnie dotyka, które wyłącznie mnie niszczy, i którego no, jedynie trzeba się pozbyć. Czyli ociecz no, sen wskazywałby na to, że również ode mnie zależy, czy dane doświadczenie, również depresyjne stanowi część mojej nocy ciemnej i mojej drogi do Boga. Czyli to takie właściwie spojrzenie, że nie każde cierpienie, tak bym to też rozumiał, od jest od razu krzyżem że cierpienie właśnie nie każde cierpienie uszlachetnia i, i musi mnie prowadzić do wzrostu. Ale takie cierpienie, po pierwsze, bym powiedział, w jakiś sposób nieuniknione, którego nie mogę uniknąć, nie mogę zmienić. A po drugie, cierpienie, które zostanie przeze mnie przyjęte nie? i tak zinterpretowane w tym kluczu, że to dopiero nadaje mu taką wartość w cudzysłowie, zbawczą, dla mnie oczyszczającą. I, I tak bym chyba rozumiał tutaj to. I to jest takie, w takim razie, dość szerokie ujęcie tej nocy ciemnej. Jako te wszystkie trudności, które napotykam, cierpienia, wydarzenia mojego życia, które mnie spotykają i które mogę albo przyjąć w kluczu wiary, i one wtedy mnie będą oczyszczać, albo Hmm, albo nie. No od tego w ogóle zaczął ojciec Paweł Baraniecki, z którym nagrywaliśmy pierwszy odcinek Aha. o nocy ciemnej. Kiedy zaczęliśmy od pytania, czym jest noc ciemna, nawiązał właśnie do ojca Sztyni który pisze, że noc ciemna to po prostu życie. Więc, do nie, więc pewnie nie poszukiwałbym jako osoba wierząca jakichś szczególnych doświadczeń mistycznych i nadzwyczajnych nocy natomiast przyjmował właśnie po prostu to, co jest. Te, te, te drobne wydarzenia i trudności dnia codziennego i jakieś osłości, których doświadczam I, i, i sprawiał, że pozwalał Bogu przez to we mnie działać. Nawiązałbym tu do naszej poprzedniej rozmowy, rozmowy o kryzysie w tym psychologicznym wymiarze. Wtedy wspomnieliśmy o dwóch aspektach Pozytywnych, które można znaleźć w doświadczeniu kryzysu. Po pierwsze, że kryzys coś nam pokazuje, czegoś nas uczy. A po drugie, że kryzys wybija nas ze starych schematów, wyprowadza ze strefy komfortu, w której może ugrzęziliśmy. Myślę, że noc ciemną również da się zinterpretować w tym kluczu, czy wydobyć z tego fenomenu, z tego wydarzenia nocy ciemnej, te dwa pozytywne aspekty. Zacznijmy może od tego drugiego. Czego noc ciemna nas pozbawia? Z czego nas wybija? Jakich schematów nie pozwala nam podtrzymywać? No bo może być tak, że na drodze życia duchowego wydaje mi się, że już wszystko wiem, że jakby złapałem Pana Boga i, i, i sposób na wszystko, na, na modlitwę, na relacje z Nim. Natomiast noc ciemna. Wybija mnie z takiego zadowolenia z siebie i pewności, że Boga już poznałem, i pokazuje mi jednak, że więcej o Bogu nie wiemy niż wiemy, że jednak Bóg jest jakąś tajemnicą, która absolutnie nas przekracza, że nigdy nie będziemy w stanie do końca nie poznać Pana Boga, że ten obraz, który mamy dzisiaj, to zawsze jest jakiś niepełny. I myślę, że już właśnie Noc ciemna wybija nas, oczyszcza nas z tych schematów doświadczania Boga, przeżywania Boga i też myślenia o Bogu. I właśnie co nam daje noc ciemna, taką nową jakość spotkania z Bogiem na jakiejś głębszej płaszczyźnie. No, można powiedzieć, kontakt z Bogiem prawdziwym, a nie z moimi wyobrażeniami o Bogu, które były jakąś iluzją, którą w sobie podtrzymywałem. Boję się tego takiego sformułowania, bo to by znaczyło, że do tej pory mój kontakt z Bogiem był jakiś nieprawdziwy, czy spotykałem się z jakąś iluzją. No, czy nie abym, dałoby się tego wyczytać z Jana od Krzyża? Abym powiedział, no tak, tylko, że to tak będzie zawsze, ale jakby, żeby nie zanegować tego wcześniejszego doświadczenia, nie? że ono też w jakiś sposób było prawdziwe mhm. na takim etapie, na jakim byłem, a teraz jest jeszcze prawdziwsze, jeśli tak można powiedzieć. To znaczy... Kiedy byłem dzieckiem, nie myślałem jak dziecko, a ja teraz, kiedy jestem mężem, to, 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 to jeszcze jest inaczej. No I... tak, wraca nam inny temat z tej ostatniej rozmowy, mianowicie dojrzałość na danym etapie. Tak, tak. Nie? I żeby to nie, nie, nie można powiedzieć że o dziecku, że, że ono w jakiś sposób nie, nieautentyczny, nieprawdziwy nie doświadcza, postrzega swoich rodziców. No to także. Na pewno ta jakość spotkania z Bogiem jest inna i ten obraz staje się coraz bardziej oczyszczany i jakiś pełniejszy, ale myślę, że na to też mamy właściwie całą wieczność, żeby Boga potem poznawać i nigdy chyba nie będzie tak, że już mogę powiedzieć, że teraz mam już prawdziwy obraz Boga pełny. Na koniec chciałbym nawiązać do jeszcze jednego tematu, mianowicie relacji pomiędzy no właśnie, świętością, mistyką a już stricte psychopatologią chorobami psychicznymi czy doświadczenie przechodzenie przez chorobę psychiczną w jakiś sposób wyklucza człowieka ze świętości? świętości, którą rozumiemy jako pełen rozwój tych potencjalności, możliwości, które Bóg daje jako pełnia życia Bożego. No, są osoby, dla których jest to w jakiś sposób bardzo utrudnione czy uniemożliwione. Czy można postrzegać to jako, jako problem, jako przeszkodę w relacji z Bogiem, w zjednoczeniu z Bogiem, o które tutaj chodzi. To możemy wrócić do tego obrazu dziecka, które na swoim etapie doświadcza, przeżywa relacje z rodzicami tak jak potrafi i potem rozwija się i, i przeżywa ją inaczej, jakoś pełni i głębiej, może prawdziwiej. Więc ja bym świętość zdefiniował raczej jako bycie w, w relacji z Bogiem, właśnie w zjednoczeniu z Nim. I, I tutaj z pewnością choroby psychiczne nie wykluczają człowieka z relacji z Bogiem, natomiast sprawiają, że człowiek. No, Przeżywa tę relację w specyficzny sposób, tak jak potrafi, że są jakieś mechanizmy w nim, które może sprawiają, że ten kontakt jest jakiś trudniejszy albo że ten obraz Boga jest bardziej zniekształcony. Także pewnie by trzeba spojrzeć na to, że te osoby doświadczają więcej trudności, jakichś takich przeszkód czy też cierpienia w związku z tym, ale myślę, ostatecznie, na takim najgłębszym poziomie na, na naszego serca, czy możemy mieć ducha, no to, to tutaj pewnie nie ma przeszkód w relacji z Bogiem. No, mi tutaj dwa przykłady przychodzą do głowy. Po pierwsze, święty Ludwik Martę, który pod koniec życia w zasadzie stracił kontakt z rzeczywistością. Miał epizody już no, po prostu psychotyczne, kiedy ten kontakt był całkowicie zerwany. Stracił świadomość tego, kim jest, gdzie jest, jak się zachowuje. Jednocześnie święta Teresa od dziesiątka Jezus nie miała żadnej wątpliwości, że jej ojciec jest święty i że to doświadczenie choroby pod koniec życia jest jakimś, no, to będzie bardzo nieadekwatne określenie, wisienką na torcie, ale jakimś ostatnim etapem tego jego oczyszczenia i uświęcenia, że jest to po prostu mhm. jego krzyż, mówiąc w kategoriach duchowych. A drugi przykład, który przychodzi mi do głowy, to doświadczenie osób mających kontakt z osobami z zespołem Dauna gdzie to funkcjonowanie poznawcze, funkcjonowanie no, jakoś w społeczeństwie jest w jakiś sposób upośledzone, a jednocześnie te osoby, które mają z nimi kontakt wskazują na ich niesamowitą zdolność do miłości, do budowania relacji, do głębokiej więzi emocjonalnej, do bezinteresowności, czyli de facto to, co jest jakąś istotą świętości, istotą no, przeobrażenia w zjednoczeniu z Bogiem. I to pokazuje, że człowiek jest w ogóle jakąś tajemnicą, i tak jak mówiliśmy, taką jednością psychofizyczno-duchową, ale nawet kiedy tutaj i nasza fizyczność jest jakoś chora, i, i, i psychika, i w związku z tym ta duchowość jest przeżywana w jakiś sposób taki zniekształcony, może trochę, to, to chyba ta, ta przestrzeń w nas. Głębi ducha, że ona prawdopodobnie jest jakoś nietknięta, i tamten kontakt z, z Bogiem do, do, dokonuje się na jakimś takim najgłębszym poziomie. Myślę, to, to trudno to jest jakoś do, 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 do pojęcia. Dla nas, możemy być zdrowych fizycznie, czy psychicznie, trudno jest wejść i zrozumieć nie to doświadczenie osób chorych i jak one to, 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 to przeżywają. Myślę, że jakoś też spojrzeć na to, na taką ich specyficzną nie, drogę do, do, do Pana Boga, ich uświęcenia i przeżywania relacji z Bogiem. Natomiast tu bym jeszcze też trochę od, od drugiej strony spojrzał, że, że często choroba powoduje też takie zniekształcone przeżywanie Pana Boga, i tutaj możemy powiedzieć o osobach z zaburzeniami lękowymi kiedyś mówiliśmy z nerwicą, zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym które tak lękowo bardzo podchodzą do Pana Boga, i to, to sprawia, że, że w jakiś Sposób taki z ogromnym cierpieniem przeżywają tą, tą relację z Bogiem, czy osoby psychotyczne, które w jakiś taki zniekształcony sposób nie postrzegają rzeczywistość, że tu one często, no, po pierwsze, po, potrzebują pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, żeby też tak zbyt szybko nie przechodzić. Porządku dziennego i yy, z tym, yy, i że na ile możemy to, żeby też i, i im pomóc yy, tak yy, pełniej do, doświadczać yy, Pana Boga, czy w sposób taki bardziej z, zdrowy, no a, ale, ale z drugiej strony tak, no nie możemy powiedzieć, że one nie, nie, nie mają tego kontaktu z Bogiem, jakoś pozbawić ich tego. No tak, można by to chyba przenieść na poziom takich chorób po prostu fizycznych. Doświadczenie choroby, która powoduje wielkie cierpienie fizyczne, może być dla kogoś częścią jego drogi zjednoczenia z Bogiem, tak. może być przez niego w ten sposób przeżywane. Co nie zmienia faktu, że naszym obowiązkiem jest po prostu tą chorobę leczyć i na ile jest to możliwe, uśmierzać jego cierpienie. Myślę, że w przypadku choroby psychicznej można by zastosować taką analogię. Dokładnie, dokładnie tak. Z tym, że. No myślę też taki kłopot, jest, że często znów osoby religijne, które cierpią na, to już mówiliśmy, na, na różne zaburzenia psychiczne, zbyt szybko interpretują to w kategoriach duchowych, czy też w kategoriach krzyża czegoś, czego nie można zmienić, już musi tak być, że to jest ich właściwie krzyż, że te objawy interpretują w kategoriach duchowych, różne jakieś psychotyczne głosy jako jakieś nękanie przez swojego ducha. Jakąś opresję, jakby nie, nie chcą dopuścić do siebie myśli, że, że, że to jest choroba, nie? że to jest jakiś też taki, powiedziałbym, element tej choroby, że, że, że zaprzeczają temu. I to, to powoduje, myślę, jakieś do, dodatkowe, też takie cierpienie i, i trudność, myślę, dla nas, kapłanów, kierowników duchowych, często, żeby jakoś wskazać tym osobom, że. Że, że, że faktycznie zależy nam na ich dobru, ich zdrowiu, takim pełnym rozwoju, i, i że, że, że nie muszą tak cierpieć, nie? że to nie jest do końca tak, jak im się wydaje. Zbliża się czas, kiedy musimy lądować. W zasadzie doszliśmy do tego, że te sfery i tak są bardzo wymieszane i przenikają się nawzajem. Chyba nie udało nam się dojść do jakichś jasnych konkluzji, ale też nie wiem, czy to było naszym celem. Czy to w ogóle był cel możliwe, osiągalne. Dzięki Bogu bym powiedział. Ja, tak jak mówiłem, bałbym się siebie, gdybym stawiał takie jasne tutaj tezy i, i sądy. Chociaż czasami moi współbracia e, tak e, śmieją się ze mnie, że jak zadają jakieś pytanie, to, to, to zawsze powiedzieć, to za to, to zależy i że nigdy nie jest to tak, tak jasne, jak jakby by chcieli. Ale wydaje mi się, że jakoś tak postrzegam też rzeczywistość jako jakąś bardzo złożoną i dla nas tajemniczą, i dobrze jest o tym rozmawiać i jakoś szukać odpowiedzi. Natomiast wydaje mi się, że już samo poszukiwanie jest, jest pewną też drogą dla nas. I gdybym miał jakoś spuentować tą naszą rozmowę, no chciałbym, żeby ostatnim akcentem jednak była perspektywa nadziei, że wśród tych wszystkich doświadczeń. Które są trudne, ciemne, jakakolwiek byłaby ich przyczyna, czy jest to przyczyna naturalna, czy przyczyna duchowa, no jednak Bóg jest z nami i prowadzi, i każde z tych doświadczeń może stać się jakąś częścią drogi ku Niemu. Amen. <grym> Amen. Mam nadzieję, że nie wyszło tak jak kazanie. W każdym razie dziękuję bardzo za rozmowę. Był z nami ojciec Józef Tracz. I ja dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że nie jest to rozmowa ostatnia. A na razie do usłyszenia do usłyszenia z Bogiem. Smak karmelu. Podcast karmelitański.